cześć, witajcie w pierwszym przedświątecznym vlogu. Czy ja dobrze liczę? Tak, 1 grudnia opublikowałam dla Was film z ozdobami świątecznymi i z dekoracjami do domu, a dzisiaj nagrywam pierwszego przedświątecznego vloga. Tak, dobrze liczę. Słuchajcie, drugi raz musiałam się ubierać, bo koty mi tu po prostu dawały tak popalić. Musiałam się rozebrać, poustawiać je w kątach, słuchajcie, jeden w jednym, drugim w drugim i dopiero teraz wychodzę na dół, czeka na mnie już Dominik. Dzisiaj jest takie luźne popołudnie, jedyne w tym tygodniu, bo później do piątku już mamy młyn. Dlatego postanowiłam pojechać załatwić jedną sprawę i dodatkowo dla Was vlogować, żeby po prostu Wam publikować jakiś filmik, żeby przerwa nie była za długa, bo już chyba 3 dni nic się nie pojawiło na moim kanale. Stylizacja sportowa, słuchajcie, wygodna, moje ulubione Agi, które kupiłam w tamtym roku, skóropodobne spodnie z H&M, pod spodem mam bluzę z Pink, super dry, chusta LV, najstarsza ze wszystkich, które mam, i torebka. Także uciekam, Dominik już na mnie czeka, jeszcze wezmę torbę na zakupy, bo może wstąpimy i będziemy kupować kilka rzeczy, które tam się ostatnio skończyły. No zobaczymy, jak nam czas pozwoli. Dobra, ja Was zabieram ze sobą, a reszta zostaje w domu. Koty za karę w kątach, a Werka odrabia matematykę. Wróciliśmy do domu, ja teraz właśnie wstawiłam wodę i odgrzewam pierożki, a przed chwilą bawiłam się z Lilianą i rozwaliła mi palca. I Dominik do mnie mówi tak, masz do wyboru dwa plastry, jakie? Hello Kitty albo Pepe. Ale mówi tak. Wybrała Pepe. Nie wybrałam Pepe, ty powiedziałeś tak, Pepe jest otwarta, dostaniesz Pepe, Hello Kitty nie będziemy otwierać. Tak do mnie powiedziałeś. Chodź tu, chodź tu, zakleję paluszka, Pepusia. Takie byś śliczne paznokcie zrobione. O matko, jak się krew. Gdzie? Tu, z tej strony, przyjdzie, zaraz przy paznokciu. O. Pepo, chroń mnie. Mam moc Pepy Pik. O. Proszę. Pójdę do pierogi cedzić, zaraz Pepa będzie w zlewie. Ostatnio ktoś z Was pod filmem napisał mi, żebym pokazywała swoje nowe, odświeżone paznokcie, bo się zainspiruje, więc zgodnie z obietnicą pokazuję. W tym momencie mam pazurki już takie bardzo świąteczne, ponieważ mam misia MeToo w czapeczce, w szaliku, w moim ulubionym fuksjowo-różowym kolorze. Na niebieskim paznokciu mam piękne płatki śniegu i ostatni paznokieć jest ombre. To są właśnie te dwa lakiery, ale nie pytajcie się mnie, jakie to są lakiery, jakie numerki, bo ja naprawdę nie wiem, Aga ma tego tak dużo, że nie byłabym w stanie nawet tego spamiętać. I to wszystko jeszcze obsypałyśmy syrenką, a na drugiej ręce mam te same kolory, tylko troszeczkę inne wzorki, ponieważ mam sweterek różowo-fuksjowy. Pod plastrem Peppa Pig mam lakier w kolorze niebieskim, taki sam właśnie jak ten, który Wam przed chwilą pokazywałam u lewej dłoni. I mam tutaj namalowane rękawiczki z kożuszkiem. Kolejny paznokieć ombre i syrenka i ostatni w takim samym kolorze jak właśnie ten tutaj kciuk po drugiej stronie. Ja ciągle zapominam Wam pokazywać paznokcie, a przypominam sobie, jak już coś mi się przydarzy. Tak jak ostatnio ścięłam paznokcia, zdążyłam Wam pokazać, ścięłam paznokcia i dzisiaj też Lili mnie pokonała. Tak Lili, co tu mi zrobiłaś? Co tu mi kot zrobiła? To było niechcące oczywiście, bo to była forma zabawy. Tak jak Wam wspominałam, pojechałam po konkretne rzeczy, ponieważ chcemy przygotować niespodziankę, jaką. W tym momencie na razie nie będziemy o tym mówić, wszystko w swoim czasie się okaże. Na razie nie chcę zdradzać niespodzianki, którą przygotowuje oczywiście Weronika, a zaplanowałyśmy, co mam kupić. Udało mi się, oprócz jednej rzeczy, ale kupiłam na to miejsce co innego. Weronika będzie pakować na pewno paczkę, więc filmik Wam nagra. A ja wstąpiłam do TK Maxa, bo ten sklep bardzo lubię i nie ukrywam, że jak tylko jestem gdzieś w obrębie TK Maxa albo sklepu HomeSense, to zawsze wstępuję i kupiłam tak, wafelki kakaowe, wyglądają na opakowaniu przepysznie, już parę razy... Wiecie co, wypomina mi te wafelki, które kupowałam ostatnio, które były do połowy oblane czekoladą. Kupiłam takie, muszę je schować, bo zaraz mi zjedzą. Proszę się i stąd. Kupiłam również chochelkę Joseph, mamy tylko jedną, także fajna będzie do nalewania naleśników. Ostatnio nalewałam znowu kubkiem i powiem Wam, że dałam radę, ale to nie jest to wygodne. A jeszcze w szczególności jak mamy, a Ty co tu robisz, jak mamy dużo ciasta i ten kubek, słuchajcie, nam cały wpadnie. I kupiłam jeszcze coś takiego. To jest karmel w piance, słuchajcie, do kawy albo do gorącej czekolady, nie wiem, zobaczymy jakie to będzie połączenie. Kupiłam to z polecenia, bo widziałam właśnie na brytyjskim kanale, jak dziewczyna dodawała sobie to do kawy i wyglądało to po prostu czadowo. Nie wiem, czy można dodać do gorącej czekolady, ale spróbujemy, zobaczymy. Był jeszcze o smaku
marshmallow to topianki, ale ja wybrałam karmel. Ty lubisz karmel, bo jego lubi karmel, więc... Ale wiesz jak to wygląda? Jak się nazywają te rzeczy, gdzie przy... Mydełko do rąk? Tak, mydełko do rąk! Jak z Bawem Bodwórz, tylko inny kształt butelki. No także zaraz wam powiem, ile kosztowała ta pianka o smaku karmelowym. Kosztowała 6,99, a chochelka Joseph Joseph 6,99, czyli tyle samo. Także to muszę pochować, a tu proszę, na szkod. A ty jak skończysz matematykę, to ci pokażę, co kupiłam, a co zastąpiłam czymś innym, bo nie było tego, na co mawialiśmy się, dobra? Okay. A wy zobaczycie u Weroniki w firmie, co tam dokładnie pakuje. Ale to za jakiś czas, bo teraz nie możemy nic zdradzić. Tak? Tak. Piąteczka. Ej, jakby co, pierogi były przepyszne. Cieszę się. Ostatnio jak wrzuciłam wam zdjęcie z nowym świecznikiem, lampionem, może bardziej świecznik niż lampion, to było bardzo dużo pytań na Instagramie, gdzie kupiłam. Oczywiście podałam wam nazwę sklepu, ale wiele z was mi odpisało, że niestety tego sklepu u was nie ma. Powiem wam, że Meadows to jest mój ul... O, już mi się pakuje kod do reklamowego. Muszę zaraz pochować, bo to są bardzo ważne rzeczy, które lepiej, żeby mi nie zniszczył. W każdym razie to jest sklep, który bardzo lubię. Mają takie niepowtarzalne i wyjątkowe rzeczy. I za każdym razem jak coś kupię i wam pokażę, czy w Home Decor Hall, czy pokażę wam na Instagramie, czy w filmie gdzieś się pojawią, to się od razu sypią pytania, gdzie kupiłaś, gdzie kupiłaś, gdzie kupiłaś, gdzie kupiłaś. Ale nie o świeczniku mowa, bo o tym już wam wspominałam. Ostatnio też wymieniłam świece. Mam tutaj mój ulubiony zapach, jeżeli chodzi o okres przedświąteczny i świąteczny, Spiced Orange Yankee Candle. Świeca, która pachnie obłędnie pomarańczami, tak intensywnie i przyprawami, taka właśnie troszeczkę spicy. Naprawdę, jeżeli chodzi o święta, to jest mój ulubiony zapach. Mam tutaj również drugą, którą zaraz sobie odpalę, ale między kuchnią a jadalnią postawię sobie na ściance. Tutaj wcześniej miałam świecę z Bath & Body Works o męskim zapachu Teakwood, ale doszłam do wniosku, że najwyższa pora otulić się zapachem bardziej świątecznym. Także jedną już sobie tutaj palę od kilku dni, a tą sobie zaraz odpalę w kuchni. Ale muszę iść najpierw sprawdzić, co robi mój kot. Co robi mój kot, żeby tutaj nie zdradzić, bo tutaj są małe upominki. Nie ma tu mojego kota, więc możemy iść do kuchni i odpalimy sobie świeczkę. Każdy kot dostał swoją torbę. Że Lili była pierwsza w torbie z Penisa, no to jej zostawiłam, a młodemu dałam drugą torbę Isona. I zobaczcie, ta torba jest pusta, bo ten za wszelką cenę chciał się zmieścić razem z nią w tej jednej torbie. Niestety torba jest za mała na dwa koty, biorąc pod uwagę, że Lili to już jest kotka dorosła. Więc tak się szamotały, tak się tu prały o tą torbę, że podzieliły się na pół. Zobaczcie, Lili ma jedną stronę torby, a młody ma górę torby. Orwisy, a teraz się bawią, o. A jak się Lianie nie spodoba, to będzie go teraz gryzła. O, o, widzicie? Właśnie, o, właśnie, tak to wygląda. Młody, masz swoją torbę. Spadaj do niej. Grzeje mi się woda na kopytka. Robię po raz pierwszy, tak samo jak w tamtym tygodniu po raz pierwszy robiłam pierogi. Zawsze kopytka kupowałam gotowe, pakowane w polskiej hurtowni. Ale słuchajcie, skoro dałam sobie radę z pierogami, to kopytka przecież to jest bajka. Mąka, ziemniaki ugotowane, przepuszczone przez praskę. Proszę bardzo, już przygotowane. Zaraz będą pływać w wodzie z solą i z olejem, tak jak na tej samej zasadzie, jak gotuje się pierogi. Dobra, nie o kopytkach mowa, nie o pierogach, wracamy tutaj do Puszina. Pojechałam do Primarka w konkretnym celu, znaleźć rzeczy z Puszinem. Udało mi się znaleźć, nie dla Weroniki, to jest dla Weroniki, te, które kupiłam, nie są dla Weroniki, także bardzo się cieszę, a właśnie szukając rzeczy z Puszinem, powędrowałam na skarpetki, a na wprost skarpetek jest bielizna i znalazłam majtusie. Co prawda ten rozmiar na Weronikę będzie za duży, 152, 11-12 lat, ale doszłam do wniosku, że to może ich nie być, mogą być wyprzedane, na przykład piżamy z Puszinem już nie ma, a wcześniej było ich bardzo dużo, więc je kupiłam, zaraz mam tutaj rzucone jasne pranie w pralce, więc sobie je posortuję, rozpakuję i wrzucę i wypiorę i schowam je, po prostu będzie miała za rok czy za półtora, jak znalazł. Wiecie, wszystko co jest z Puszinem to po prostu jest must have, także ucieszyła się jak jej pokazałam, teraz jej nie ma, ale za chwilę wróci do domu, także super. I kosztowały 6 euro, jakby ktoś z was był zainteresowany. Jeżeli chodzi o majtusie, to były w rozmiarze 10, 11, 11, 12, 13 i 14 i 14, 15 z tego co mi się wydaje. Na młodsze dzieci nie było, były po prostu puste, pusty stojak był, więc były wyprzedane, a na starsze dziewczynki
jak najbardziej był dość duży wybór. Wszystko w mące, nawet mój aparat. Podaję Wam przepis na ciasto na pierogi. 56 deko mąki pszennej, 2 łyżki oleju, 1 jajko, 1/2 miarki letniej wody, a 1 miarka to jest 100 ml, bo sobie to sprawdziłam, bo moja mama nie była pewna, czy to jest 100 czy więcej, a ten przepis jest z książki z Thermomixu i to jest, nie wiem czy to jest pierwszy, ale na pewno jeden z pierwszych Thermomixów, który pojawił się na rynku, już taki wiekowy, ale jeżeli chodzi o ciasto, jest najlepszy, spróbujcie sobie, jest proste, szybkie. Ja robiłam 2 porcje, bo najpierw robiłam z 56 deko mąki, później zrobiłam, żeby wyrównać do kilograma, czyli z tej resztki, która mi została w torebce. I słuchajcie, nie dodawałam nic więcej. Ani więcej mąki, ani więcej oleju, po prostu wyszło idealne. Polecam Wam, moja mama robi z tego przepisu, ja robię i naprawdę ciasto jest bardzo delikatne i aksamitne.